Kochani, na pasiece pewnie mamy i silniejsze rodziny, takie, które już zajmują 10 ramek i wypływają. Trzeba będzie myśleć niedługo może o pół ramkach. Ale mamy też takie słabsze rodzinki, które może siedzą na 6 ramkach, nie rozwijają się. Widzimy, że coś jest nie tak. Widzimy, że mają jedzenie, ale dalej coś jest nie tak. Pamiętajcie, słabsza rodzina zawsze to jest oznaka czegoś. Albo to będzie oznaka jakiejś choroby, albo może uszkodzonej matki, a może po prostu nie mają w ulu pierzgi. Jeżeli mamy słabszą rodzinę, mamy ramkę z pierzgą, mamy możliwość wyjąć ramkę z pierzgą z innego ula, z innej rodziny i podać do tej rodziny, to ją podajmy jak najszybciej. Wtedy będziemy widzieć, czy rodzina się zaczyna rozwijać, czy trzeba ją po prostu obserwować, czy czasem od końca kwietnia, maja nie rozwija się jakaś choroba typu zgnilec, choroba woreczkowa, grzybica. Pamiętajmy, że objawy w rodzinach, takich, które sobie jeszcze radzą, nie mówimy o tych rodzinach, które są w stanie agonalnym, te sobie nie poradzą i pewnie w najbliższe 3 tygodnie, jeżeli by miały jakiekolwiek objawy, po prostu przy zimnych nocach padną, umrą, osypią się, jak chcecie tak nazywajcie, po prostu nie przetrwają. Rodziny, które sobie jeszcze radzą, nie mają objawów organoleptycznych, tak żebyśmy mogli powąchać i zobaczyć, czy czerw jest ładny, to pamiętajmy, pierwsze objawy zgnilca, pierwsze objawy choroby woreczkowej wychodzą po 40 dniach od zaczęcia czerwienia matki, jeżeli rodzina jest osłabiona. Jeżeli rodzina nie jest osłabiona, wtedy tych objawów możemy nie widzieć, ale tam będzie cały czas jakaś komórka krążyć, jakieś będą wirusy, bakterie, grzyby, które będą ograniczać tę rodzinę, które będą porażać czerw i ta rodzina po prostu będzie miała problem z dojściem do siły. Więc tutaj pamiętajcie, zaczęło się już, krąg życia się rozpoczął, obserwujemy dokładnie ramki z czerwiem. Jeżeli będzie ciepło, jeżeli będzie taka możliwość, otwieramy ul, bierzemy ramkę. W tym momencie Wam nie pokażę tego, po prostu mam za chłodno, nie chcę tutaj otwierać. Choć pszczoły latają, mi zależy na tym, żeby w tym momencie tam miały jak najcieplej, jak najlepiej. Więc Wam tego nie pokażę. Przy pierwszej okazji, jeżeli będę miała możliwość otwarcia czerwiu, wyjęcia ramki, to wtedy Wam dokładnie pokażę, na co zwracamy uwagę przy pierwszych przeglądach wiosennych, jeżeli chodzi o choroby pszczele. Do zobaczyska.